Wieczór tak naprawdę, za chwilę 20:30. Witam Was serdecznie. Bardzo, bardzo Was proszę o taką przepiękną informację, czy naprawdę, na pewno mnie widać i słychać. Halo, halo, cześć, cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Mateusz, dajcie znać, czy mnie jako Mateusza z Fani Mani słychać i widać. Po ostatnim spotkaniu miałem lekkie trudności, wyzwania z sprzętem, ale w chwili obecnej już jestem, dlatego witam, witam Was serdecznie. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jak dacie informacje tutaj na czacie w Click Meetingu, a ja też rozpoczynam wydarzenie i transmisję na żywo na Facebooku fanimani.pl, aby osoby, które są z nami również na Facebooku, miały możliwość być częścią tego spotkania. Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Ja dzisiaj mam wielką, wielką nadzieję, że wszystko, ale to wszystko będzie super fajnie, jeżeli chodzi o technologię. Trzymam za to mocno kciuki, jestem zabezpieczony tutaj w dwa telefony, dwa internety, dwa różne źródła internetu, więc bardzo, bardzo cieszę się z tego powodu, że Wy również ze mną jesteście. Ja nadaję z Poznania, witam Was serdecznie, dobry wieczór i już za chwilę startujemy. Jak dacie mi znać na czacie, czy mnie słychać, czy mnie widać, będzie mi bardzo, bardzo miło z tego powodu, bo jest to dla mnie bardzo istotna wiadomość, z którą będę mógł iść później dalej. I za chwilę dziękuję Ci, Basiu, widać i słychać, super, bardzo się cieszę. Ja za chwileczkę udostępniam prezentację, bo dziś z prezentacją będziemy szli dalej, ale też będę oczywiście pokazywał na przykładach, jak, gdzie wykorzystać te wszystkie narzędzia, które tutaj, o których dzisiaj będę mówił i pokazywał. 20:30 wybiła. Michale, dziękuję Ci bardzo, widać i słychać. Dzień dobry, dobry wieczór. Myślę, że zaczynamy, jak ktoś dojdzie, to bardzo będę wdzięczny i wbiję się na nasze genialne spotkanie w sobotę o 20:30. Udostępniam swój ekran i chciałbym bardzo, bardzo mocno, żeby wszystko było widoczne. Dlatego dajcie proszę znać, że widzicie ekran, który Wam tutaj teraz udostępniam. Na razie widzicie, udostępniasz swój ekran i bardzo mnie to cieszy, że jest dostępny, dlatego hop, przerzucam się w tej chwili już na prezentację. Robię ją troszeczkę większą, aby każdy z nas ją widział doskonale. No i tak, misją Fundacji Fani Mani jest pomaganie innym organizacjom. Faktycznie bardzo mocno lubimy to robić i robimy to od prawie że 10 lat. I kropka, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Pomagamy Wam w tym, abyście mieli więcej faktycznie realnych pieniędzy na koncie bankowym, na cele ważne właśnie dla Twojej organizacji. Ale co dziś? Dziś aż 6 różnych narzędzi, które posiadamy. Są to narzędzia oczywiście online'owe, informatyczne, które możecie użyć, macie tą możliwość. W przeciągu naprawdę czasem dosłownie 3 minut, czasem 3 dni, a te narzędzia pozwolą Wam więcej wycisnąć, jeżeli chodzi o te darowizny, które później będą szły na Wasze cele statutowe. A dziś na pewno będziemy mówić o specjalnym pasku, który pomaga, jeżeli chodzi o stronę internetową, wpłacać darowizny właśnie na Waszej www, czyli stronie internetowej. No ale jeżeli ktoś nie ma tej strony internetowej jeszcze, jasne, z Fani Mani można to założyć bezpłatnie. O tym też będę dzisiaj mówił i pokazywał. Ale już jak ponownie mamy stronę internetową, to ta strona internetowa ma możliwość sama na siebie zarabiać. I to dziś też pokażę.
Zbiórki online to również coś, co interesuje Was jako organizację, dlatego dziś pokażę, jakie przykładowe zbiórki mamy i jakie są z tego tytułu korzyści. Odczaruję wspólnie razem z Wami słowo widget oraz plugin WordPressowy. Sprawdzimy, z czym to się w ogóle je. A na sam koniec generator zdjęć, filmików, animacji i szablony Canva dodatkowo na plus. Na sam początek Funny Pay, czyli możliwość wpłaty na Waszej stronie internetowej. Teraz tutaj raz jeszcze podkreślam to wyrażenie na Waszej stronie internetowej, czyli to nie chodzi o Facebooka, czy to nie chodzi o portale społecznościowe, chodzi o Waszą stronę internetową, którą Wy posiadacie. Jest taka możliwość, żeby genialnie osoby, które wchodzą na Waszą stronę internetową, od razu miały możliwość wpłacić konkretną darowiznę. Na sam początek, ile to kosztuje? No kosztuje to 0 zł opłaty miesięcznej, rocznej, dziennej. My jako Fundacja Funny Money nie pobieramy za ten mechanizm żadnych opłat. Jednorazowa opłata 10 zł. Można również się ubiegać o fakturę w tym przypadku na te 10 zł. To jest opłata taka weryfikacyjna w firmie TPay, czyli naszym tutaj pośredniku płatności w firmie TPay, i to jest faktycznie obligatoryjne, żeby to 10 zł przelać na konto firmowe TPay'a. A firma TPay również za każdą jednorazową tutaj opłatę, czyli tą darowiznę, działa z prowizją 1,49% lub 1,68%, jeżeli chodzi o jednorazowe płatności, ale są również płatności tak zwane cykliczne, czyli miesięczne. I to jest coś, do czego będę mocno, mocno zachęcał i będę o tym dziś również mówił i pokazywał. Ale gdy macie już, gdy wasz darczyńca przekaże wam darowiznę na waszej stronie internetowej, to macie genialne, cenne, bardzo cenne informacje, bo macie adres mailowy tej osoby, imię oraz nazwisko. To są bardzo wartościowe informacje, ponieważ wasze strony internetowe może odwiedzać wiele osób. Nie zawsze musicie oczywiście znać wszystkie te osoby, ale gdy ktoś zrobi wam darowiznę, w mechanizmie Funny Pay będziecie mieli te trzy bardzo, bardzo istotne informacje o swoim darczyńcy. O osobie, która robi tą darowiznę. A mówiłem faktycznie o tych miesięcznych, cyklicznych płatnościach i one tak, one są wartościowe, interesujące i możecie je mieć naprawdę za pośrednictwem jednego dodatkowego kliknięcia w programie Funny Pay. Jednorazowo, jasne, oczywiście darczyńca będzie miał możliwość, a dodatkowo będzie miał opcję ustawić miesięcznych płatności i miesięczne płatności pozwolą wam jako organizacji bardziej mieć informacje, na co możecie sobie na pewno pozwolić w miesiącu. Ponieważ jeżeli kilkadziesiąt, kilkanaście osób ustawi miesięczną płatność dla was, będziecie mogli bardziej zaplanować swój budżet organizacji. I to wszystko tylko, jeżeli chodzi o stronę internetową. A wachlarz płatności, jaki oferuje firma TPay, czy AutoPay również, jest bardzo, bardzo duży i to jest wartość genialna, ponieważ starajmy się dawać darczyńcom wiele możliwości tych płatności. Tutaj i karty, i przelewy, i blik, i portfele elektroniczne to są wszystkie najnowsze możliwości skorzystania i zrobienia wam konkretnej darowizny, czy to jednorazowej, czy to miesięcznej. Ale tak, te opcje ma wasz darczyńca, może mieć wasz darczyńca w programie Funny Pay, czyli szybkich wpłatach na stronie internetowej twojej organizacji. I zawsze to wy
jako organizacja decydujecie, jakie mniej więcej kwoty są pokazane na waszej stronie internetowej. Oczywiście kwota również jest tak zwane pozostałe innej, to darczyńca wówczas decyduje, jaką kwotę wybierze, ale na sam początek widzi, czy bardziej celujecie w mniejsze kwoty, czy bardziej w wyższe kwoty, to od was zależy. To wasza strona internetowa i to wy decydujecie, jak będzie wyglądać wasz widget właśnie, wasz pasek specjalny FunnyPay. Ale żeby nie było, że tylko mówię, pokazuję tutaj suchary i treści konkretne, nie, robimy na przykładzie, lecimy, proszę bardzo, Fundacja Panda Team. Oni mają swój widget, czyli tutaj mechanizm FunnyPay, na każdej stronie, na każdej podstronie, zawsze na dole. I jest ta możliwość właśnie wklejenia specjalnie tego widgetu w treść strony internetowej i on wygląda właśnie tak. Ja jako darczyńca mam możliwość przelać taką kwotę, jaką mam ochotę przelać i również podać cały czas imię, swoje nazwisko oraz adres mailowy. Akceptacja regulaminu jest obowiązkowa. Klauzula informacyjna, ona zobaczcie tutaj na dole, jest już wbudowana, zawsze jest wbudowana, więc tym tematem w ogóle nawet się nie musicie przejmować. RODO jest już za was jak najbardziej zrobione. Ono zawsze, zobaczcie, jest o właśnie tutaj, specjalnie zaznaczam na niebiesko. I jeżeli tylko będę chciał wpłacić, no to krop, wpłacam i już mam szybką możliwość płacić na moją ulubioną organizację. Jestem na ich stronie, lubię tę organizację, szanuję ich, dlatego chcę konkretną wartość im przekazać, na przykład poprzez Blika. I jeżeli tylko teraz kod Blika przyszedłby mi teraz na telefon, działam, stuwa od razu do Panda Team leci. I taką opcję również na przykład posiada stowarzyszenie Przybądźcie Wierni, ale oni, zobaczcie, mają to w formie paska na samym dole strony internetowej. Też oczywiście mają ten pasek na każdej swojej tutaj podstronie, co też jest bardzo, bardzo istotne. I tutaj mechanizm oczywiście ten sam. Jeżeli będę chciał wpłacić, ponownie muszę podać oczywiście imię, nazwisko, swój adres mailowy, zaakceptować regulamin i oczywiście wpłacić. Tutaj na przykładzie stowarzyszenia chciałem wam tylko też pokazać te płatności miesięczne, jak one działają. Płatności jednorazowe przychodzą do was na konto bankowe automatycznie od razu w ciągu 24 godzin. Inna sytuacja jest w przypadku właśnie tych płatności miesięcznych, o których tutaj piszemy jak najbardziej. One przychodzą raz w miesiącu do was, skumulowane już wówczas wszystkie płatności miesięczne, tak zwane czy cykliczne. O tym również tutaj informujemy darczyńców. Jeżeli będę chciał ustawić płatność, to jak najbardziej mam taką możliwość. Ponownie imię jak najbardziej trzeba tutaj wpisać. Nazwisko również jest bardzo wartościowe oraz adres e-mail, który jak najbardziej jest cenną, super informacją właśnie dla was. Również tutaj opcja taka dodatkowa w płatnościach cyklicznych. Ja jako darczyńca mogę podjąć decyzję, czy 60 zł plus dodatkowa opłata, tutaj te procenty, które pobiera prowizja, która procentowa, która jest pobierana przez AutoPay jako pośrednika, który działa z tym mechanizmem wpłat. Działa tutaj też, czy chcę, żeby ta kwota schodziła cyklicznie, miesięcznie, 7 dnia miesiąca, czy 17 dnia miesiąca. No to nie będę ukrywał, zależne jest na pewno od tego, kiedy darczyńca otrzymuje swoją wypłatę. Akceptacja regulaminu obowiązkowo, obowiązkowo, tak, tak, tak. Każdy darczyńca
tutaj działa zgodnie z regulaminem. I tutaj akurat płatności są ściągane zawsze z karty kredytowej, debetowej. I tutaj zobaczcie, ponownie darczyńca decyduje się, tutaj zobaczcie, wpisałem kwotę 60 zł, dodatkowo chciałem pokryć tą prowizję, czyli złoty 11 zostaje też od razu ściągnięte z mojego konta, z mojej karty. No i co? No jeżeli chcę wpłacić, to mam taką możliwość. Jeżeli darczyńca lubi, szanuje, wręcz kocha waszą organizację, to tak będzie miał od razu tą możliwość szybkiej wpłaty u was na konto. Jak najbardziej ta opcja tutaj jest. Oczywiście strona internetowa FunnyPay jest dla was. Tutaj również piszemy o właśnie tych zasadach, jasne, klarowne, finansowe zasady. Tutaj możecie również sprawdzić pozostałe organizacje, o właśnie, jak to wygląda u nich na stronach internetowych. Zachęcam was, żeby sprawdzić na przykład, jak to wygląda tutaj w Lidze Superbohaterów. Oni również pasek w płatności posiadają na swojej stronie internetowej, w każdej zakładce również. Działajcie, bo to faktycznie pożyteczne jest. I gdzie to teraz ustawić? Kochani, ustawiamy wszystkie narzędzia Fundacji Funny Money na profilu waszej organizacji w Funny Money. Ja teraz jestem zalogowany na moją fundację testową, którą nazwałem Fundacja Kucyki Małe, Średnie i Duże. I tutaj zobaczcie, mam rubrykę FunnyPay. I tutaj właśnie po pierwsze rejestruję się do programu FunnyPay, ale również po rejestracji udanej otrzymuję ID, które również posłuży mi w rejestracji i weryfikacji do firmy TPay. Tutaj ta rejestracja jest dwuetapowa. Najpierw w Fundacji Funny Money, następnie w firmie TPay. My też jak najbardziej mamy do tego instrukcję krok po kroku, jak to zrobić. Ona jest dla was dostępna cały czas. Tam jest pokazane, gdzie klikać, co klikać i jak to genialnie szybko zrobić. Więc jasne, jeżeli chcecie, jesteście zdecydowani lub chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam was właśnie, no gdzie? No zapraszam was właśnie tutaj. FunnyPay to program do szybkich płatności internetowych, które są możliwe na waszej stronie internetowej. Wszystkie te rzeczy są genialnie opisane również na stronie www.funnypay.pl. To jest pierwsze narzędzie, jak już oczywiście tą stronę internetową, swoją własną, posiadacie. Ale co się dzieje, jeżeli tej strony internetowej nie ma? Tak się czasem zdarza i my wychodzimy naprzeciw temu i za 0 zł w Funny Money i w programie Funny Web jest możliwość stworzenia waszej indywidualnej, genialnej strony, gdzie to wy decydujecie, jakie będą treści. Strona tutaj w wersji podstawowej będzie zawsze miała adres www, tutaj nazwa waszej strony internetowej, tak jak zazwyczaj jest wasza nazwa organizacji, .funnymoney.org.pl. Można to stworzyć w ciągu naprawdę 5 minut. Ten cały początkowy, wizualny i treściowy wkład do strony internetowej, a później jak najbardziej dokładać. Uwaga, w tym mechanizmie nie będziecie potrzebować informatyków, programistów i osób, które znają się na tak zwanym IT. Wszystkie zdjęcia, opisy, wszystkie filmy, jakie będziecie chcieli dodać, ankiety czy social rubryki tutaj do i tutaj znaczki social mediów, jesteście w stanie samodzielnie, bez pomocy dodatkowych, wyspecjalizowanych tak zwanych osób, informatyków czy programistów zrobić. To wszystko
jest dzięki WordPressowi, czyli jednemu z najpopularniejszych w Polsce systemów do tworzenia stron internetowych, gdzie to WordPress pomaga Wam i tak naprawdę prowadzi Was, troszeczkę prowadzi Was tak za rękę, co konkretnie wpisać, w którym momencie, aby się nie pogubić, aby nie wpisać za mało, tudzież za dużo. WordPress i jego rozwiązanie techniczne jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne i również od razu w pakiecie Wasza strona internetowa z Fani Web będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Od razu jest to wbudowane w system WordPressowy i to jest od razu w pakiecie. Tak, tą stronę internetową, swoją własną stronę internetową macie możliwość zrobić w ciągu naprawdę kilku minut. Zdjęcia, filmy, opis, przecież zazwyczaj to wszystko wiecie, tudzież macie na swoim komputerze. Więc jeżeli strony internetowej jeszcze nie posiadacie, albo wręcz przeciwnie, potrzebujecie dodatkową stronę, na przykład na potrzeby dużej kampanii, którą robicie, albo tej małej, albo tej średniej. Jeżeli potrzebujecie dodatkowego strony internetowej, gdzie możecie dodatkowo jeszcze opisać coś, pokazać coś, no to proszę bardzo, za 0 zł jak najbardziej Fani Web jest dostępna. Ale znów, żeby nie być gołosłownym, pokazuję, jak to wygląda na przykładzie. O właśnie, tutaj Fundacja Bliżej Siebie. Jak najbardziej już mają tutaj, zobaczcie, genialny, tutaj również dołączyli do Fani Pay, czyli mają tutaj pasek na swojej stronie szybkich płatności, no bo to faktycznie jest ich oficjalna strona internetowa, którą oczywiście udoskonalają, poszerzają, robią co mogą, aby ta strona była jak najbardziej intuicyjna dla wspierających, dla darczyńców, dla osób, które będą chciały wejść tutaj na stronę, dodają dodatkowych podopiecznych. Oczywiście, jeżeli zdjęcia, filmiki tych osób chcielibyście, żeby tutaj były, no to nic nie szkodzi na przeszkodzie. Naprawdę WordPress daje takie możliwości i one są możliwe właśnie za darmo. Jeżeli jakieś dodatkowe załączniki, PDF-y, Wordy, proszę bardzo, kronika, czy poznaj nas, jaka jest nasza misja, cele, to są rzeczy, które wy macie możliwość samodzielnie, bez pomocy informatyków, wstawić, dodać na waszą stronę internetową albo na stronę waszej kampanii internetowej. Tutaj również po lewej stronie narzędzia dostępności, one są od razu wbudowane w WordPressa, nie musicie się tym martwić, nie musicie tutaj działać z tym tematem. Ten moduł dodatkowy narzędzia dostępności jest już od razu dla Was. Korzystajcie śmiało, proszę bardzo, jest to istotne, a tutaj zobaczcie strona www.faniweb.pl, tutaj również dodatkowe informacje poszerzone, więc śmiało, śmiało korzystajcie z tego, żebyście mieli możliwość działać na wyższym poziomie, bo strona internetowa czy strona internetowa kampanii, którą prowadzicie, jest jak najbardziej potrzebna do informowania osób, że wasza misja, wasza idea jest wartościowa, jest ważna, jest potrzebna. Tak samo jak strona internetowa jest potrzebna. Jeżeli jeszcze jej nie macie, śmiało działajcie. No i ponownie, no gdzie tutaj można by to zrobić, zaakceptować ten regulamin? Tutaj, no właśnie, na profilu waszej organizacji w Fani Money, Fani Web, i tutaj jak najbardziej na początek akceptujecie regulamin, a następnie przechodzicie do kreatora Fani Web i on pomaga wam przejść te kilka pierwszych kroków i od razu postawić internetową stronę
waszej organizacji czy waszej kampanii. Śmiało, to narzędzie jest dla was dostępne, ono pomaga wam i jest szybko dostępne właśnie dla was. No tak, ale jak już macie tą stronę internetową, czy ona jest postawiona i przy pomocy FannyWeb, czy ona jest postawiona przy pomocy programistów, informatyków, to teraz wiarygodna oczywiście informacja, wasza strona internetowa ma możliwość sama na siebie zarabiać konkretne złotówki, stówki również na potrzeby waszej organizacji. Tak, firmy, szeroko pojęte firmy, chcą zapłacić za to, żeby link ich firmy był na waszej stronie internetowej. Do firm za chwileczkę przejdę. Chcę wam tylko powiedzieć i poinformować, że Fani SEO, czyli to pozycjonowanie, jak to się profesjonalnie nazywa, ono ma swoje wartości, swoje mechanizmy, do których troszeczkę trzeba się faktycznie dostosować, żeby to wasza strona była bardzo atrakcyjna. Ja czasem tak rozmawiam z niektórymi z organizacji, niektórymi z was i mówicie, że moja strona to taka chyba nie jest taka do końca profesjonalna, no to chyba ten program Fani SEO to chyba nie dla nas. Nic bardziej mylnego. Do programu Fani SEO możecie przystąpić już teraz, już dzisiaj, a swoją stronę budować, rozszerzać, dodawać dodatkowe rzeczy cały czas. I jeżeli nawet wasza strona jest bardzo podstawowa i może jakaś firma nie będzie dzisiaj chciała zapłacić za link na waszej stronie internetowej, możliwe, że zrobi to jutro, albo za miesiąc, albo za dwa miesiące. Nie traćcie energii, nie traćcie siły, zarejestrujcie się już naprawdę dzisiaj, bo będzie to już zrobione i będzie ta opcja dla was dostępna. Ale żeby teraz o waszej stronie. Słowa kluczowe, na przykład pomoc, pomaganie, zwierzęta, pomoc uchodźcom, to są słowa kluczowe, które są bardzo, bardzo mocno potrzebne na waszej stronie internetowej w każdym artykule, żeby one były cały czas dostępne również w nagłówkach, ponieważ przeglądarki internetowe, na przykład Google, one patrzą na właśnie te słowa kluczowe i również te parametry waszej strony internetowej dla wyszukiwarek internetowych, takich na przykład jak Google, Bing, są dla słowa kluczowe czy nagłówki są bardzo, bardzo istotne, żeby wasza strona była bardziej profesjonalna i bardziej chętnie firmy wówczas chcą zapłacić za link na waszej stronie internetowej. Ale właśnie, wasza strona internetowa również w różnych artykułach czy różnych zakładkach może polecać albo odnosić się również do innych stron internetowych. Jeżeli macie swoich partnerów, sponsorów, to nie tylko logo ich tego partnera, sponsora na waszej stronie internetowej, ale od razu również dawajcie śmiało właśnie link klikalny do strony internetowej waszego sponsora, partnera, bo te linki właśnie poszerzają waszą stronę internetową, stają się takim dodatkowym atutem właśnie w tym programie Fani SEO, tak samo jak ciekawa treść, którą wrzucacie na waszej stronie internetowej. Tutaj program Fani SEO faktycznie te treści warto wklejać, wrzucać, pisać na waszą stronę internetową dość regularnie, co tydzień, co dwa tygodnie, żeby faktycznie pozycjonowanie działało, żeby wyszukiwarka internetowa widziała, że to właśnie u was na stronie internetowej cały czas się dzieje. Jeden artykuł tutaj, drugi artykuł w tej rubryce. Faktycznie Fani SEO jest dla organizacji, które lubią swoją stronę internetową, które patrzą na swoją stronę internetową z pozycji
tego, że strona internetowa jest dodatkowym atutem waszej organizacji, no i faktycznie ta strona internetowa ma możliwość wam pomóc. Aby Fani SEO zadziałało, faktycznie jest potrzebna integracja. Integracja, czyli dodatkowa taka wtyczka, narzędzie WordPressowe na przykład, albo skrypt tutaj do tego też już jest napisany, więc spokojnie tutaj to też jest wytłumaczone w naszym centrum pomocy i pokazane krok po kroku, jak tą prawidłową integrację do programu Fani SEO przygotować na waszej stronie internetowej. To jest możliwe, to jest do zrobienia również bez osób programistów czy informatyków, bo mamy to dla was opisane, mamy to dla was zrobione, przygotowane, bo naszą misją Fundacji Fani Mani jest wam pomagać. Dlatego to jest jak najbardziej przygotowane i zrobione. Pokażę wam gdzie, jak najbardziej pokażę wam to, ale teraz ile można faktycznie zarobić, ile można pozyskać dodatkowych środków na stronie waszej organizacji. Tutaj od 50 do 500, 600, a nawet 700 zł za 12 miesięcy jak najbardziej jesteście w stanie, powiem tak, wyciągnąć z waszej strony internetowej i to chodzi o jeden link. Suma tutaj na przykład przykładowa, status zaakceptowany, kwota 480 zł to jest za jeden link, a tych linków może być 5, 10 albo nawet 15. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne, że tutaj wasza strona internetowa jest waszym atutem. No i zawsze, ale to zawsze te linki do tych firm, wszelakich firm, one zawsze są na dole strony internetowej, tylko i wyłącznie w postaci linka. No to co? No to pokażmy to, jak to faktycznie wygląda, abyśmy mieli po prostu pojęcie, o czym tutaj mówimy. Wspólnota LARSZ Polska, proszę bardzo, idziemy na sam koniec strony internetowej. No i tutaj jak najbardziej linki klikalne są dostępne. One zawsze potrzebne są, żeby one były linkami klikalnymi, żeby były na każdej możliwej stronie, podstronie u was, ponieważ to jest bardzo, bardzo wartościowe dla firm, które za to po prostu płacą. One płacą za to, żeby codziennie przez 12 miesięcy te linki były dostępne, klikalne, no i w tym właśnie pomaga wam ta integracja, żebyście wy nie musieli codziennie o tym myśleć i tego sprawdzać. Integracja WordPressowa, czy ten skrypt, który jest też dla was napisany, on właśnie pomaga wam, żeby tutaj było to za jednym kliknięciem, raz zrobione i przez 12 miesięcy macie spokój, a dodatkowo złotówki przychodzą co kwartał na wasze konto bankowe. Również Fundacja Podaj Dalej ma program Fani SEO i zobaczcie ponownie, na ich stronie internetowej są po prostu linki, klikalne linki do różnego typu firm. Firm, które są gotowe zapłacić za to, żeby na waszej stronie internetowej mieć swój link. Dlaczego im zależy? Ponieważ wasza strona organizacji społecznej według na przykład przeglądarki Google jest bardzo, bardzo wartościowa i nie będę ukrywał, firmy chcą pozycjonować się u was na stronie internetowej. Nie tylko w mediach brylować i na czerwonym dywanie, ale też na stronach internetowych organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, hospicja, ale też kluby sportowe, jasne, czy szkoły mają możliwość skorzystać z programu Fani SEO. Dodatkowa strona internetowa dla całego programu właśnie Fani SEO to www.faniseo.pl. Tam jeszcze więcej informacji, tam jeszcze więcej przydatnych, wartościowych treści oraz baza wiedzy, żeby wiedzieć i być świadomym, na czym polega pozycjonowanie. Proszę bardzo, opisaliśmy to wszystko dla was
tutaj. Ale no znów, no gdzie to znaleźć? Oczywiście, no pokazuję od razu, natychmiast, tu, już, teraz, na żywo. Fani SEO tutaj w waszym tutaj profilu jest dostępne. No i tutaj, jeżeli nie wpisaliście jeszcze albo nie macie swojej strony internetowej, no to na początek system bardzo mocno poprosi was o wpisanie tej informacji, tej strony internetowej, tego adresu do nas, abyśmy mogli sprawdzić, że ta strona internetowa faktycznie jest waszą stroną internetową, a nie na przykład stroną facebookową. Tutaj chodzi o program Fani SEO, mówimy tutaj o waszych stronach internetowych. No i proszę bardzo, jedno kliknięcie i dołączyć do programu Fani SEO możecie już teraz, już dzisiaj, a polepszać, poszerzać swoją stronę internetową możecie cały czas. Skorzystajcie, ja was do tego zachęcam i polecam ten program Fani SEO, no bo strona internetowa możliwe, że już jest, a może sama na siebie zarabiać i na wasze potrzeby, które wy jako organizacja macie. Zbiórki online, tak. My również jako Fundacja Fani Mani pomagamy wam w tym temacie, bo wiemy, że chcecie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe. No i tak, personalizowane podziękowania jak najbardziej są dostępne w zbiórkach online, które również tutaj działa ten mechanizm Fani Mani. Wartościowe informacje, imię, nazwisko, no i ten adres mailowy, który również jest wam potrzebny, na przykład, żeby podziękować, a może wręcz przeciwnie, żeby poprosić o dodatkową pomoc albo wpisać ten adres mailowy na swoją listę newslettera. Tutaj wartościowe informacje, cenne informacje o darczyńcach, którzy faktycznie wsparli waszą zbiórkę, są dla was dostępne, są od razu dla was, więc wy będziecie jako organizacja je widzieć. My jako Fundacja Fani Mani zawsze wypłacamy po 7 dniach od zakończenia zbiórki kwotę. I ta kwota, uwaga, jeżeli określiliście sobie, że chcecie zebrać, strzelam, 2000 zł, czyli 2000 zł jest waszym 100%, to jest 100% waszego celu, ale udało wam się zebrać na przykład ten 1000, czyli 50%, my jako Fundacja Fani Mani oczywiście wypłacamy po 7 dniach całość tej kwoty, czyli to na przykład 50%, a tutaj 5% z tego, co zbierzecie, jest na potrzeby tutaj tej prowizji, mechanizmu całych zbiórek online'owych. Tutaj potrzebne jest tutaj do opłacenia wszystkich serwerów i genialnych mechanizmów, które mamy na zbiórkach, więc te 5% od tej sumy, która jest zebrana de facto w dniu zakończenia tej zbiórki, no bo to wy decydujecie jako organizatorzy zbiórki, kiedy się ona rozpocznie, kiedy się ona zakończy. No a ponownie dajemy wachlarz możliwości dla wspierających darczyńców. Niech decydują karta, blik, portfel elektroniczny czy po prostu przelew tradycyjny w banku. To już od nich zależy. Wy jako organizacja chcecie przygotować dobrze waszą zbiórkę. I jakie macie dodatkowe takie możliwości w zbiórkach? Już tutaj oczywiście pokazuję. Strona zbiórek jest dla was dostępna. Tutaj oczywiście można zobaczyć taką przykładową zbiórkę. Ja też już pokazuję ją. Od razu można dodać. Dodatkowe oczywiście pytania, które zawsze was tutaj nurtują, już odpowiedzi na nie posiadamy i one są tutaj. No ale jak ta zbiórka może wyglądać? Może wyglądać tak, jak sobie ją stworzycie. Duże zdjęcie, takie duże zdjęcie banerowe, oczywiście tak jak chcecie, to zdjęcie, które wybierzecie i wkleicie, ono tutaj będzie. Dodatkowa filmy, wklejanie filmów oczywiście jest możliwe, jest dostępne, więc jeżeli ktoś chce, ma już filmik ze swojej akcji dodatkowej, czy ze swojego podopiecznego, ze swoim podopiecznym, jasne, proszę bardzo. Dodatkowy opis, czy też wklejanie zdjęć jest dla was możliwe,
dostępne, wpłaty. Chcemy, aby to było transparentne również dla darczyńców, dlatego nick albo imię, które tutaj zostaje wpisane przez darczyńcę i kwota jest pokazana, wy oczywiście dostajecie więcej informacji, dostajecie imię, nazwisko i adres mailowy. No i każdy oczywiście ma możliwość wpłacić różnymi metodami, blikiem, kontem, a tutaj ta dostępna wpłata jest. W dalszym ciągu imię czy pseudonim, nazwisko, adres mailowy. Można pozostawić też komentarz. Ktoś może wam zostawić fajny komentarz, bardzo krzepiący i pokrzepiający i dodający otuchy, więc jasne. No ale oczywiście 170 zł, tutaj jest wyznaczona ta kwota wpłaty, mogą być różne kwoty. To mogą być 10 zł, 30 zł i 130 zł. Tutaj tych rubryk, kafelków, jeżeli chodzi o kwoty, może być kilka. No i oczywiście może być też kwota dowolna, gdzie to właśnie darczyńca przekazuje wam konkretną kwotę i on decyduje, na ile jest sobie w stanie pozwolić finansowo i wam pomóc. My również chcemy, aby darczyńcy oczywiście informowali na Twitterze czy na Facebooku jasne o tej zbiórce, taka szybka możliwość pokazania, poinformowania na prywatnych profilach społecznościowych darczyńców o tej zbiórce jest możliwa, ale chcemy również podpowiedzieć delikatnie i aby wasi darczyńcy mieli możliwość stać się takimi waszymi troszeczkę fundraiserami, pomóc im i troszeczkę ich nakierować, co mogą dodatkowo zrobić, gdzie mogą opowiedzieć o tej zbiórce jeszcze mocniej. Więc ten mechanizm również przygotowany jest, czy to ślub, czy to jakaś impreza biegowa, czy to akcja w szkole, czy urodziny oraz imieniny. Dajemy taki wachlarz wspierającym, aby sami pomyśleli, gdzie jeszcze mogą pomóc w promocji tej konkretnej waszej indywidualnej zbiórki. Zawsze zbiórki, jeżeli zostają zakończone, to one również są transparentnie zakończone. Ilość wpłat, imię osoby, która wpłaciła, czy nick osoby, która wpłaciła jest, kwota również, no i oczywiście informacja, że na przykład zbiórka jest już zakończona, ale też transparentnie informujemy, 22% z konkretnego celu zostało zebrane i te kwoty zostały przekazane po 7 dniach na konto bankowe waszej na przykład organizacji. Zbiórki to jest mechanizm, który wam pomaga, jak najbardziej pomaga, tak, to jest wartościowe i ważne słowo, w tym, aby zbierać dodatkowe kwoty. Ten mechanizm i cała struktura zbiórek jest już dla was przygotowana i tutaj jak najbardziej śmiało macie możliwość kliknąć, no gdzie, no, a, bo ja nie pokazałem, gdzie kliknąć, a, no to klikamy zawsze, tak jak tutaj w kolejnych innych narzędziach, czy Fani Web, czy Fani SEO, w zbiórki. I te zbiórki jak najbardziej stworzyć macie możliwość i macie prawo. Dodaj zbiórkę i proszę bardzo, to wy określacie konkretnie na co chcecie zbierać, kiedy się rozpoczyna, kiedy się kończy, akceptujecie regulamin, robicie opis tej zbiórki, wpłaty, czyli tutaj czy to będzie 10 zł, czy 30 zł, czy 50 zł, ale też jakie podziękowania, tak, podziękowania za tą wpłatę wasz darczyńca od was otrzyma. Czy to będzie na przykład poinformowanie i kartka elektroniczna, na przykład gdy ktoś wpłaci 33 zł, a jeżeli ktoś na przykład wpłaci 150 zł, to może to będzie po prostu wysyłka waszego gadżetu. To już od was zależy. Sprawdźcie, jak działają zbiórki, no i załóżcie dla waszych podopiecznych na wasze cele, które macie, zbiórki online'owe z Fani Money są dla was dostępne. No a teraz chcę odczarować
te słowa, czyli widgety, pluginy WordPressowe, to są dodatkowe narzędzia, które pomagają Wam na Waszych stronach internetowych działać i informować o tym, jak można Wam pomóc. Tutaj akurat po prawej stronie widget Funny Money, czyli wspieraj robiąc zakupy, to jest taki dodatkowy mechanizm, aby na Waszej stronie internetowej w szybki sposób darczyńca miał możliwość przejść na Wasz profil na Funny Money, gdzie ma możliwość na przykład zainstalować aplikację czy dodać rozszerzenie i już Wam szybciutko pomagać. Więc ten widget o Funny Money jest bezpłatny, darmowy. W ciągu chwili można go na Waszej stronie internetowej wkleić i dodać. A na samym dole tutaj zobaczcie to, co już mówiliśmy, czyli ten widget Funny Pay. On również jest potrzebny, aby tutaj go wkleić, dodatkowa oczywiście pomoc z naszej strony w wytłumaczeniu, jak prawidłowo dodać te widgety, czy to Funny Money, czy to Funny Pay, oczywiście jest dostępna. Pokażę gdzie, bo to jest strasznie, strasznie ważne, żebyście wiedzieli, gdzie szukać tej pomocy oczywiście. I te widgety na przykładzie Fundacji Gonito specjalnie Wam tutaj pokazałem, no ale pamiętajcie, że to od Was zależy, jaki będzie kolor, jaka będzie treść, jaka będzie kolorystyka i czy ten widget będzie po prawej stronie, czy po lewej stronie Waszej strony internetowej, czy będzie na każdej zakładce, czy na przykład w rubryce kontakt nie chcielibyście rozpraszać Waszych darczyńców i pokazywać im tego widgetu. Wasza strona internetowa, Wasze zasady, Wy decydujecie. Różne teksty, różne treści do 30 znaków macie możliwość tutaj wpisać. No i oczywiście centrum pomocy jest dostępne 24 godziny na dobę, 360 dni w tygodniu i tam również pokazane, jak w szybki sposób na WordPressie albo na przykład na innych stronach internetowych dodać szybciutko ten widget Funny Money, czyli ten widget po prawej czy po lewej stronie, który przenosi użytkowników za jednym kliknięciem na Wasz genialny profil na Funny Money. No i widget Funny Pay, również instrukcja do tego jest, jak w prawidłowy sposób pomóc Waszym wspierającym i darczyńcom w szybki sposób przekazać na stronie internetowej konkretną darowiznę, czy to jednorazową, czy to miesięczną. No to sprawdźmy, gdzie tutaj, jak to działa na stronach internetowych. Ja tutaj Gratosfera, proszę bardzo, również posiada i widget po prawej stronie Funny Money, czyli zobaczcie, jeżeli teraz kliknę, od razu przekierowuje mnie na stronę funnymoney.pl/Gratosfera, czyli na ich profil tutaj w Funny Money. No i tutaj od razu użytkownik ma możliwość, jeżeli jeszcze tego nie zrobił oczywiście, kliknąć na dodaj na przykład rozszerzenie czy zainstaluj na telefonie aplikację mobilną i jest to od razu szybciutko możliwe. Cieszę się, że internet mi zadziałał, bo już się bałem, ale już wszystko działa. I tak właśnie działa ten widget Funny Money u Was na stronie internetowej. Kolorystyka, umiejscowienie, jak najbardziej to jest wasza decyzja. Koty spod bloku również, wspieraj nas z Funny Money po akurat lewej stronie, czerwony przycisk i też na każdej stronie to jest u nich akurat, bo tak sobie zażyczyli, że chcą mieć to na każdej stronie i tak zrobili, więc proszę bardzo. I również od razu szybkie przenoszenie do ich profilu na Funny Money jest dostępne już teraz natychmiast. No już co można zrobić? No zainstalować to rozszerzenie, żeby tych darowizn od zakupów online było jak najwięcej dla ulubionej fundacji, stowarzyszenia czy klubu sportowego, który tutaj jest popularny i lubiany przez Waszych darczyńców. Więc śmiało te
możliwości techniczne, bo to są takie techniczne możliwości internetowe, online'owe, są dla Was w pełni dostępne. No a właśnie, mówiłem, gdzie znaleźć dodatkowe informacje. funnymoney.pl/pomoc. Tutaj rubryka dla organizacji i wszystkie wytłumaczone informacje odnośnie szybkich płatności na stronie, odnośnie linków, które mogą się ukazać i za które możecie mieć dodatkową po prostu kasę. I właśnie widget funnymoney, gdzie tutaj jeszcze zbiórki, jak najbardziej wszystkie te informacje są tutaj pokazane, ale też po prostu są zrobione screeny. Nie tylko tekst, ale również screeny. W niektórych tutaj artykułach mamy również zamieszczone filmiki, żeby również jeszcze było Wam łatwiej. Chcemy pomagać. Od tego jest Fundacja funnymoney, żeby pomagać. Taka jest nasza misja. Tego będziemy się trzymać i to będziemy robić. Jasne? No ale miało być sześć narzędzi, no to pokazuję, jakie szóste narzędzie mamy dla Was w dalszym ciągu zupełnie, zupełnie za darmo. Generator dodatkowych treści, materiałów, filmików, jak najbardziej on jest dostępny. Podobno obraz, a ten obraz, który się jeszcze rusza, czyli film czy animacja, no to minimum 1000 słów. Wiemy, że social media bardzo, bardzo mocno działają na rolkach, reelsach, instastory i jak najbardziej to jest popularne, dlatego wychodzimy naprzeciw, dajemy Wam możliwość grafik. Grafik, które mają różną treść, różne obrazy. Są to i grafiki bardziej dla stowarzyszeń, które na przykład zajmują się pomocą dzieciom czy osobom dorosłym, ale też również zwierzęta na tych grafikach są dostępne, czy środowisko. Jest naprawdę wiele tych grafik, które Wy jako organizacja możecie pobrać, darmowo pobrać bezpłatnie jednym kliknięciem myszki, które mogą Wam po prostu pomóc. Ale jeżeli uważacie, że te grafiki czegoś im brakuje, no to oczywiście Canva czy Canva Pro, która jest dostępna dla organizacji społecznych za darmo, macie możliwość przerobić każdą grafikę, która tutaj jest zrobiona dla Was, bo po to ten mechanizm powstał. Do każdej grafiki, do każdego filmiku również propozycja treści zawsze z Waszym indywidualnym linkiem do profilu na funnymoney.pl, bo darowizny od zakupów online są bezpłatne i macie i Wasi darczyńcy mają je możliwość robić w ponad 1700 sklepach online'owych i do tego o tym mówimy i również pokazujemy na przykład na krótszych filmikach, takich 10-sekundowych, które możecie udostępniać, pobierać i udostępniać dzisiaj, jutro, za tydzień. No i nie będę ukrywał, teraz jest ten gorący czas, gorący okres na te filmiki, grafiki i animacje. No a gdzie to znaleźć? No to szybko pokazuję od razu. Na profilu Waszej organizacji, ja tutaj fundacja taka moja testowa, kucyki małe, średnie i duże, klikacie w pierwszą akurat rubrykę funnymoney, i proszę bardzo, materiały promocyjne dla Was, dla Waszej organizacji są dostępne. Zawsze z logotypem Waszej organizacji, który został dodany. Różnego typu na jesień, wiosnę, zimę, lato, na cztery pory roku dla osób, które bardziej działają z elektroniką, ale też oczywiście Mikołaj, wygeneruj grafikę z logo, jest dostępny. I proszę bardzo, w przeciągu chwili ta grafika została przesłana na mój komputer, została ściągnięta. Dodatkowo treść, proszę bardzo, jest już gotowa, zawsze z Waszym linkiem indywidualnym do profilu na funnymoney. Mam możliwość skopiować tą treść, mam możliwość teraz przejść na Facebooka, na Instagrama, na Twittera i dodać tą informację od razu. A jeżeli chcę coś zmienić, szablony Canva
czy Canva Pro są dostępne i jak najbardziej korzystajcie z nich, bo po to one zostały, te grafiki, po to zostały właśnie stworzone w tych szablonach, żebyście wy jako organizacje mieli możliwość działać w tym temacie i troszeczkę dodawać swoich elementów w tych grafikach, żeby one były jeszcze bardziej personalne, indywidualne dla was. Mikołaj, to faktycznie coś, co w chwili obecnej mocno przyciąga wzrok i uwagę wielu, wielu darczyńców, no bo nie będę ukrywał, trochę się chyba powtórzę w tym temacie, ale zbliża się bardzo dobra okazja na zakupy internetowe. Święta Bożego Narodzenia to czas, gdzie Polacy, ale też oczywiście na świecie wydaje się najwięcej na zakupy online'owe. No i nie będę ukrywał, w tym tygodniu już ten szczyt sezonu zaczyna szybować naprawdę, naprawdę wysoko. Im bliżej świąt, tym więcej zakupów internetowych będzie robione, a wy jako hospicja, fundacje, stowarzyszenia, szkoły czy też kluby sportowe macie możliwość po te darowizny od zakupów online sięgnąć wraz z waszymi wspierającymi. Czy to program Fani Pay, czy to program Fani Web, czy Fani SEO, a może zbiórki, a może chcecie dzisiaj zacząć od grafik i animacji i dodania na przykład widgetu Fani Money. To możecie zrobić i bardzo się cieszę, że miałem możliwość pokazać wam, zademonstrować też pokrótce, jak działają te mechanizmy. Wyłączam moją prezentację, kończę udostępnianie ekranu, przełączam się do was, zakończę udostępnianie ekranu i bardzo, bardzo się cieszę, że teraz mogę zadać wam taką ciekawostkę, co wam się najbardziej podobało, z którego narzędzia już teraz macie ochotę skorzystać, aby było ono dostępne dla was już teraz. Dajcie znać na czacie. Bardzo, bardzo mnie ta informacja interesuje po prostu. Które z tych narzędzi od razu chcielibyście mieć, posiadać w swojej organizacji społecznej? Fani Pay, pani Basiu, jak najbardziej Fani Pay jest dostępne. Oczywiście trzeba być zarejestrowaną organizacją w Fani Money. Robi się to naprawdę w przeciągu chwili. Jeżeli już macie i jesteście zarejestrowani, śmiało korzystajcie. Na początek rejestracja i podanie danych waszej organizacji w Fani Money, a następnie weryfikacja w firmie TPay i dodatkowo dodanie możliwości karty płatniczej, Blika.
I już będziecie mogli mnie zobaczyć. Jestem ponownie. Mam nadzieję, że słychać, że widać, że jest OK. Super, OK, dobrze, to bardzo się cieszę. Zobaczcie, pod koniec naszego spotkania internet zrobił mi psikusa, ale się cieszę, że od razu się mogłem przełączyć. Jeszcze jestem, jeszcze nie zaginąłem, ale dziękuję od razu Jagodo za tą informację. Super, że udało się to tutaj już zrobić. W dalszym ciągu jestem dla Was. Pani Ewo, FannyPay jak najbardziej, FannySEO, śmiało, śmiało, naprawdę korzystajcie. Już dzisiaj, już teraz po tym spotkaniu, a może w trakcie nawet tego spotkania, od razu zaakceptowaliście regulamin FannySEO i chcecie go mieć. Ja pokazywałem faktycznie linki firm, różnego rodzaju firm są dla Was dostępne. Wy również na samym początku określacie, jakie branże chcecie, aby wysyłały Wam na przykład oferty. Jeżeli chcecie, żeby na przykład branża motoryzacyjna Wam wysyłała oferty, to oczywiście ją zaznaczacie. Branża medyczna, branża spożywcza, ale jeżeli na przykład nie chcecie jakiejś branży konkretnej, w której działa ta firma, to macie prawo i możliwość ją tak zwanie wykluczyć i nie otrzymywać od niej po prostu ofert, jeżeli chodzi o program FannySEO, czyli to pozycjonowanie, ale działajcie z tym tematem, jest to super, super pomocne, pomocny po prostu zastrzyk gotówki dla Waszych organizacji. I tutaj Pani Ewa też pisze, że widget FannyMoney to jest super, super intuicyjne dla darczyńców, dla wspierających, mieć taki widżecik na waszej stronie internetowej. Śmiało, śmiało działajcie. Pomoc FannyMoney również dla was jest. Tam filmiki, tam grafiki, tam screeny ekranów, zrzuty ekranów, gdzie konkretnie kliknąć, w jakim miejscu, żeby na przykład FannySEO, FannyWeb czy widget FannyMoney zainstalować po prostu u Was na stronie internetowej. Ja się bardzo, bardzo mocno cieszę, bo wyrobiłem się w godzinę zegarową. Jestem z siebie bardzo dumny, dziękuję też mojemu internetowi, że jednak działa, to super budujące, ale również bardzo mocno dziękuję Wam za to spotkanie. Sobotni wieczór, a my wspólnie razem pomagamy Waszym organizacjom społecznym dodatkowo zbierać pieniądze, darowizny i to mnie bardzo buduje, że znaleźliście ten czas, że chcecie tutaj pomagać Waszym fundacjom czy stowarzyszeniom. To jest super, to jest wartościowe i cieszę się, bardzo mocno się cieszę, że mogłem Wam to wszystko pokazać, opowiedzieć. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba pomóc, to piszcie. info@fannymoney.pl jest dla Was dostępne i tam również pomagamy, tłumaczymy, a jeżeli będzie trzeba się co? No połączyć na przykład na rozmowę indywidualną, internetową, to ja się zgłaszam. Proszę bardzo, jak najbardziej mam taką możliwość połączyć się z Wami na indywidualną rozmowę, pomóc, pokazać i podziałać z Wami również. Dajcie znać, czy są jeszcze pytania, czy już po prostu przechodzimy do picia, nie wiem, herbatki z prądem, bo dzisiaj weekend, to może z prądem, a może z cynamonem. Co kto woli, to pije jak najbardziej. Ja akurat wolę z cynamonem. Jak najbardziej moja herbatka jest obok mnie. I ja Wam bardzo, bardzo mocno dziękuję dzisiaj za to spotkanie, chyba że ktoś jeszcze pisze, a widzę, że tutaj na czacie ktoś stuka w klawiaturkę i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy teraz, żeby wytłumaczyć wspólnie dodatkowe kwestie. Jeżeli coś trzeba powtórzyć, dodać, to śmiało, śmiało napiszcie. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, aby pomóc swojemu klubowi. Bardzo dobrze Pani Ewo to Pani ujęła, żeby faktycznie pomóc
w dodatkowych darowiznach, dodatkowej w zastrzyku finansowym swojemu klubowi, swojej organizacji. Super, ja to lubię i polecam. Dzięki wielkie za sobotni wieczór wspólnie razem. Do usłyszenia w takim razie. Słyszymy się, widzimy. info@funnymoney.pl. Tam również będę Wam odpisywał i Wam pomagał. Cześć, do zobaczenia. Widzimy się, słyszymy. Hej!